Cześć, witam Was w nowym filmie na kanale Notop Stryk. Wreszcie mam okazję przetestować Canona R6 Mark II. Minęło już trochę czasu od jego premiery, ale jestem bardzo ciekawy tego modelu, bo już jego poprzednik zrobił na mnie świetne wrażenie. Jeśli również jesteście ciekawi, co ten model potrafi, to zapraszam do oglądania. Zaczniemy sobie jak zwykle od budowy aparatu. Tutaj zmian w stosunku do poprzednika nie ma jakoś bardzo dużo, ale ja też takich zmian nie oczekiwałem, dlatego że już poprzednik był bardzo dopracowanym, wygodnym korpusem, więc nie spodziewałem się tutaj jakiejś rewolucji. Zostało wprowadzonych kilka zmian, niektóre są dosyć istotne dla samego użytkowania aparatu i o nich Wam za chwilę opowiem. Sam korpus dalej jest duży, czuć go też w ręce, bo waży około 670 gramów. Mamy bardzo wygodny, duży uchwyt, więc nawet osoby o większych dłoniach będą tutaj zadowolone. Mamy też możliwość podłączenia gripa do zdjęć pionowych. Samo wykonanie jest bardzo dobre. Aparat jest wykonany po części z magnezu, po części z tworzyw sztucznych. Jest też dobrze uszczelniony, więc tutaj do samej jakości wykonania samych guzików czy przełączników nie mam żadnych zastrzeżeń. Tak jak wcześniej, mamy trzy pokrętła funkcyjne, dwa na górze korpusu oraz jedno tutaj z tyłu, więc możemy mieć każdy parametr z tych najważniejszych, czyli ISO, przysłonę i czas pod osobnym pokrętłem. To jest mega wygodne, mi się bardzo podoba to rozwiązanie. Mamy dużo przycisków, wiele z nich możemy przeprogramować, więc aparat można dobrze spersonalizować do naszych po prostu preferencji. Mamy osobny przycisk od wideo, mamy osobny przycisk FN tutaj na górze korpusu, który otwiera nam takie szybkie menu, gdzie możemy zmienić na przykład balans bieli, więc obsługa jest naprawdę szybka i wygodna tego modelu. Jeśli chodzi o zmiany, no to przede wszystkim pojawił się znany z R7, chociażby przełącznik foto-wideo. To rozwiązanie jest fajne, bo szybko jednym guzikiem zmieniamy całkowicie ustawienie aparatu pod tryb wideo, natomiast jego ułożenie może być już troszeczkę kontrowersyjne, dlatego że zastąpił on włącznik aparatu. Wcześniej w R6 czy R5 z tej strony mieliśmy włącznik aparatu, teraz został on przeniesiony tutaj nad to pokrętło funkcyjne. Jeszcze na środku ma on ustawienie lock, czyli blokadę niektórych guzików. Wcześniej to ustawienie lock było po prostu pod osobnym przyciskiem. I to rozwiązanie nie każdemu może przypaść do gustu. Z jednej strony osoby o większych dłoniach mogą teraz jednym ruchem ręki uruchamiać aparat, nie trzeba odrywać ręki albo używać drugiej ręki do włączenia aparatu, więc to może być wygodne. Z drugiej strony, jeśli mamy na przykład dwa korpusy i drugim naszym korpusem jest R5, to ciężko się potem przestawić na to, że w jednym aparacie uruchamiamy aparat z jednej strony, a w drugim z drugiej. I ja też odruchowo, biorąc ten aparat do ręki, próbuję włączyć go tym przyciskiem do zmiany trybu z foto na wideo, no bo jestem przyzwyczajony do starszych modeli Canona. Więc nie każdemu może się to podobać. Ja chyba wolałbym, żeby to ustawienie lock było pod osobnym przyciskiem, tak jak było wcześniej, dlatego że teraz, żeby uruchomić aparat, muszę tak naprawdę przerzucić dwa przełożenia, a nie jedno. No ale mówię, to jest szczegół, nie każdemu musi się to podobać. Ja chyba wolałbym, żeby włącznik pozostał z tej strony, a właśnie w tym miejscu, gdzie jest teraz włącznik, było ustawienie foto-wideo, bo go używamy rzadziej, a szczególnie osoby, które w ogóle nie filmują, to w ogóle go nie używają. I myślę, że fajnie, żeby ta unifikacja została zachowana i żeby w tych modelach typu R5, R6, R6 Mark II ten włącznik był z tej samej strony. Ale mówię, tutaj wszystko zależy od Waszych preferencji, na pewno da się do tego przyzwyczaić i nie jest to jakiś duży problem. Kolejna ze zmian to inne tryby na pokrętle funkcyjnym. Dalej mamy klasyczne pokrętło funkcyjne, ale doszły tutaj takie trochę bardziej amatorskie tryby jak scenerie czy filtry, a został usunięty stąd tryb wideo, no bo mamy teraz ten osobny przełącznik, więc nie są to jakieś bardzo istotne zmiany, ale one się tutaj pojawiły. Trochę dziwi mnie wyciąganie takich amatorskich funkcji jak scenerie na pokrętło w modelu R6, wcześniej tego nie było, no ale widocznie tutaj producent doszedł do wniosku, że warto to zrobić, mi to w niczym nie przeszkadza. Jeśli chodzi o górę korpusu, to w zasadzie to są wszystkie zmiany. Jeśli chodzi o tył, no to tutaj zmian było bardzo niewiele. W zasadzie jedyna zmiana, którą ja zauważyłem, to inne wykonanie joysticka. Bardzo fajnie, że jest tutaj joystick, jest on w bardzo wygodnym położeniu. Szybko można zmieniać funkcję autofokusa. Natomiast wcześniej miał on takie cztery wypustki i moim zdaniem był wygodniejszy. Lepiej leżał w palcu, bardziej czuć było tą zmianę ustawień. Teraz jest on taki bardziej obły i jak dla mnie to jest zmiana na minus. Nie wiem, czemu Canon zdecydował się zmienić wygląd tego joysticka. Natomiast no, tu jest też pewnie kwestia preferencji. Jednym będzie odpowiadać bardziej ten starszy joystick, innym ten nowszy. No jest to też nie jakaś bardzo istotna sprawa, taki po prostu szczegół. Jeśli chodzi o przód korpusu, no to tutaj w ogóle nie znajdziemy żadnych zmian. Dalej mamy jeden przycisk funkcyjny, taki duży na dole. Jedyne, co się zmieniło, to jest oczywiście dopisek Mark II pod modelem R6 i to jest w zasadzie
tyle. Wizjer ma powiększenie 0,76 raza i 3,6 miliona punktów rozdzielczości. Jest on bardzo dobrej jakości, ale jest to dalej ten sam wizjer, który był wcześniej. Tutaj się nic nie zmieniło. Nie uważam, żeby ta zmiana wizjera była jakaś bardzo konieczna, bo ten jest po prostu bardzo dobry, duży, wyraźny i dobrze się z niego korzysta. Jeśli chodzi o ekran, dalej jest to samo, co było. Mamy 1,6 miliona punktów rozdzielczości, 3 cale, jeśli chodzi o jego wielkość. Jest on wyraźny, dobrej jakości. Również tutaj nie czuję, że była potrzebna jakaś zmiana w stosunku do poprzednika i dalej jest to ten sam ekran. Jest on oczywiście dotykowy, jest na przegubie, co filmowcom na pewno się przyda. Oczywiście całe menu oraz menu podręczne również można obsługiwać dotykowo i bardzo przyspiesza to pracę z tym aparatem. Więc wizjer i ekran, tutaj się nic nie zmieniło, ale dalej są to bardzo solidne rzeczy w tym aparacie. Jeśli chodzi o karty pamięci, dalej mamy dwa sloty na karty SD, obydwa w standardzie UHS-2, więc to też jak najbardziej jest na plus. Bateria również ta sama, mamy tu model LPE6NH, ale ze standardowymi bateriami LPE6 też ten aparat będzie działał. Bateria jest ta sama, natomiast aparat jest bardziej energooszczędny przez to, że ma nowszy procesor, inną matrycę, to ta energia jest tutaj lepiej zarządzana i zrobimy zauważalnie więcej zdjęć na jednej baterii. Oczywiście no to zależy od warunków, w jakich fotografujecie, ale myślę, że bez problemu 500-600 zdjęć powinniście na jednej baterii w tym aparacie wykonać, ale no jak wiadomo, to wszystko zależy od tego, jak tego aparatu używacie. Jeśli chodzi o rodzaje złącz, to tutaj nic się nie zmieniło w stosunku do poprzednika. Dalej mamy złącze na mikrofon, na słuchawki, co docenią filmowcy. Mamy wejście na wężyk spustowy, mamy USB-C, za którego pomocą można też ładować aparat. Jest ono w trochę nowszym standardzie, ale nie jest to jakaś duża różnica. No i mamy niestety mikro HDMI dalej. To jest moim zdaniem duża wada w tym aparacie, bo jest on też mocno dedykowany dla filmowców, a ci nie cierpią mikro HDMI, które często się po prostu psuje. Dużo lepszym rozwiązaniem byłoby standardowe duże HDMI, które bez problemu w takim korpusie by się zmieściło, więc nie rozumiem, czemu tutaj Canon zastosował dalej to mikro HDMI. No i to jest no, jedyna w sumie taka duża wada w jego budowie, na którą zwróciłem uwagę, że aparat dedykowany też w dużej mierze do filmu jednak nie powinien mieć mikro HDMI, ale niestety to dalej też wielu innych producentów stosuje, że na siłę wciskają to mikro HDMI do bezusterkowców, również dedykowanych do filmu. Więc jeśli chodzi o ilość złącz, tu jak najbardziej wszystko jest na plus, natomiast tak jak mówię, mikro HDMI powinno być już zastąpione większym HDMI. Więc jeśli chodzi o omówienie budowy, to myślę, że to tyle, nie ma co tutaj bardziej opowiadać, bo jak widzicie, korpus jest bardzo podobny do poprzednika. Zostało wprowadzonych kilka zmian, niektóre mi się podobają, inne trochę mniej, ale ogólnie jakość wykonania i praca z tym korpusem stoi na bardzo wysokim poziomie. No i uważam, że jest to jeden z wygodniejszych aparatów, tak samo jak R5 na rynku, do takiej zawodowej pracy, leży w ręce jak przyklejony, przyciski są pod ręką, wykonanie jest bardzo dobre i tutaj myślę, że budowę tego aparatu ogólnie trzeba chwalić. Przechodzimy teraz do użytkowania. Jeśli chodzi o wnętrze aparatu, mamy tu przede wszystkim zupełnie nową matrycę zaprojektowaną od zera. Ma ona 24 megapiksele. Wcześniej mieliśmy matrycę 20 megapikselową, która miała bardzo dobre osiągi, jeśli chodzi na przykład o wysokie ISO. Natomiast tutaj mamy nową matrycę, która ma trochę większą rozdzielczość, to jest na plus, ale dalej te dobre osiągi, jeśli chodzi o na przykład pracę na wysokich czułościach, zostały zachowane, więc tutaj aparat bardzo podobnie wypada na przykład na ISO 6400 w stosunku do poprzednika, co jest plusem, bo R6 naprawdę miała niskie szumy i była za to chwalona. Jeśli chodzi o odczyt tej matrycy, to nie jest matryca stacked, to jest standardowa matryca pełnoklatkowa CMOS, ale ma ona dużo szybszy odczyt niż ta w poprzedniku, więc mamy tu dużo mniejszy efekt rolling shutter, dużo częściej można korzystać z migawki elektronicznej, jest ona bardziej po prostu przydatna w tym modelu i to jest też bardzo duża zaleta tej nowej matrycy. Kolory są naturalne, jest dobra dynamika, ogólnie jakość obrazu z tej matrycy oceniam bardzo wysoko. Mamy możliwość robienia zdjęć w RAWie, w C-RAWie, czyli takim skompresowanym RAWie od Canona, w JPEG-u oraz w HIF-ie. Do tego mamy procesor DIGIC X, jest on tak samo oznaczony jak poprzednik, natomiast z tego co wiemy, jest to nowy procesor. Wszystko w aparacie dzięki temu działa szybciej. Bardzo szybko się aparat uruchamia, to jest dosłownie sekunda. Całe poruszanie się po menu, czy głównym, czy podręcznym też działa szybko, bez żadnych spowolnień. Ładowanie zdjęć, powiększanie, wszystko działa mega szybko i tutaj na pewno na taką pracę, jeśli chodzi o prędkość obsługi aparatu, w tym modelu nie będzie cię narzekać, więc też ten procesor jest na plus i do tego, tak jak wam mówiłem wcześniej, jest on bardziej energooszczędny.
nie będę tutaj jakoś szerzej omawiał, nieraz pokazywałem je Wam przy innych recenzjach aparatów Canona, tutaj się nic nie zmieniło, dalej są one bardzo przejrzyste, obsługuje się je szybko i no jest to jedno z wygodniejszych menu na rynku, przynajmniej jak dla mnie, do obsługi wśród aparatów, które ja miałem okazję testować. Jeśli chodzi o główne wnętrze aparatu, czyli matrycę i procesor, to tyle. Przechodzimy sobie teraz do pozostałych, nie mniej istotnych funkcji. Aparat nadal ma stabilizację obrazu w body, jest ona o takiej samej wydajności. Procent podaje, że to jest około 8 V. Ja nie uważam, żeby ona była aż tak wydajna, myślę, że to bardziej jest realnie około 5 V, ale nadal jest to świetny wynik jak na stabilizowaną matrycę pełnoklatkową. Jest to najlepsza stabilizacja na rynku, moim zdaniem, jeśli chodzi o aparaty pełnoklatkowe. Zauważalnie lepsza niż ta w Sony czy w Nikonie, więc tutaj za tą stabilizację Canonowi należy się naprawdę duży plus. Ten aparat spokojnie pozwala na filmowanie z ręki bez użycia gimbala. Jeśli mamy w miarę stabilne dłonie, a nie jakieś bardzo roztrzęsione, to jak najbardziej to gimbal nam zastąpi. Ja nie muszę gimbala do tego aparatu używać, jeśli gdzieś z nim nie biegam, jeśli kręcę takie normalne ujęcia z ręki, więc jest to ogromny plus dla osób filmujących, ale oczywiście osoby fotografujące również z tej stabilizacji skorzystają. Tak jak wcześniej, synchronizuje się ona z obiektywami, z optyczną stabilizacją i daje wtedy jeszcze lepszą skuteczność, więc myślę, że tutaj więcej nie ma co opowiadać o tej stabilizacji, ale jest to jeden z największych atutów R6, czy R6 Mark II, czy R5, to jest ta naprawdę świetna stabilizacja obrazu. Teraz przechodzimy do systemu autofokusa. Mamy tutaj Dual Pixel CMOS AF2, czyli usprawniony moduł w stosunku do R6 i faktycznie ten autofokus działa lepiej. Już w R6 działał on bardzo dobrze, ale tutaj szczególnie w trybie ciągłym, czy w trybie wykrywania obiektów, wykrywania twarzy działa on pewniej, szybciej ustawia tą ostrość, nie szuka gdzieś, nie gubi się, działa to naprawdę rewelacyjnie. Mamy wykrywanie obiektów, mamy samochody, motocykle, mamy zwierzęta typu ptaki, ssaki, więc pod tym względem działa to naprawdę rewelacyjnie i bardzo ułatwia pracę z tym aparatem, jeśli chodzi o autofokus. Mamy około 5000 punktów i jest tutaj detekcja fazy i detekcja kontrastu. Tak jak mówiłem, wykrywanie twarzy czy oka działa sprawniej niż wcześniej. Całkiem dobrze działa też tracking. Zaznaczamy sobie jakiś wybrany obiekt na ekranie i aparat będzie śledził ten obiekt. Czasem lubi się on zgubić, jeszcze nie działa perfekcyjnie, ale i tak działa on już naprawdę dobrze. A jeśli chodzi o wykrywanie obiektów czy samą pracę ciągłego autofokusa, no to jest to rewelacja. Już o pojedynczym autofokusie nie wspominam, bo on już od dawna w Canonie jest bardzo szybki, więc tutaj nic się pod tym względem nie zmieniło. Ale ten ciągły autofokus jest zauważalnie lepszy i dają sobie radę nawet z tak szybkimi trybami seryjnymi jak 40 klatek na sekundę z migawką elektroniczną. Robiąc zdjęcia tak szybko, ten autofokus nadąża za tym trybem i większość, zdecydowana większość klatek pozostaje ostra. Więc jeśli chodzi o autofokus, to tutaj ogromny plus dla Canona. Co prawda już Canon zdążył nas przyzwyczaić ostatnimi premierami jak Canon R7, że ten autofokus jest już naprawdę rewelacyjny, więc mnie to tutaj w tym aparacie nie zdziwiło, ale to nie zmienia faktu, że no naprawdę są świetny i do autofokusa w tym aparacie nie można się przyczepić. Teraz przechodzimy do kolejnego istotnego trybu, czyli do zdjęć seryjnych. Tutaj usprawnienia były duże, jeśli chodzi szczególnie o migawkę elektroniczną. Jeśli chodzi o migawkę mechaniczną, wypada to tak samo jak wcześniej, czyli mamy 12 klatek na sekundę, brzmi to w taki sposób. Jest to bardzo szybki, wydajny tryb, tutaj nie zostało nic zmienione, jeśli chodzi o prędkość, natomiast zostały poczynione duże zmiany, jeśli chodzi o migawkę elektroniczną, bo wcześniej mieliśmy 20 klatek na sekundę, teraz mamy aż 40 klatek na sekundę, jest to rewelacyjny wynik i tak jak Wam mówiłem wcześniej, ten autofokus daje sobie z tym trybem radę. Bufor przy migawce mechanicznej to jest około 100 RAW, a przy migawce elektronicznej to jest około 70 RAW. Mógłby być odrobinę większy, ale jest jak najbardziej używalny. Spokojnie można z tego trybu seryjnego korzystać, tym bardziej, jeśli robimy te 40 klatek na sekundę, to raczej nie będziemy tego spustu migawki trzymać w nieskończoność. Więc uważam, że tryb seryjny w tym aparacie wypada naprawdę świetnie. Bufor jest co prawda mniejszy niż w poprzedniku, bo tam był on praktycznie dwa razy taki, natomiast myślę, że wynika to po prostu z bardziej upakowanej matrycy. Tam mieliśmy 20 megapikseli, tu 24. Natomiast tak jak Wam mówię, uważam, że ten bufor i ogólnie cały tryb seryjny jest
rewelacyjny i jak najbardziej używalny. Do tego jeszcze mamy tryb RAW Burst, który pozwala robić zdjęcia 30 klatek na sekundę, zapętlać je w buforze i dzięki temu możemy robić zdjęcia tak naprawdę przed wciśnięciem spustu migawki, więc kiedy spóźnimy się z reakcją, no to mamy zapisane te zdjęcia w buforze. Ja szczegółowo pokazywałem Wam to w filmie o funkcjach specjalnych w Canonie R7, bo on też ma ten tryb i tutaj na górze wyświetliła się karta, sprawdźcie sobie ten film o funkcjach specjalnych, bo wiele funkcji z R7 również jest w R6 Mark II, więc nie będę drugi raz ich tutaj omawiał, tylko sprawdźcie sobie ten film i tam bardziej szczegółowo pokazuję Wam, jak te funkcje wyglądają. Więc jeśli chodzi o tryb seryjny, to tyle. Myślę, że w połączeniu z tym autofokusem sprawia on, że ten aparat świetnie nadaje się do fotografii sportu, dzikiej przyrody, ogólnie akcji i jak najbardziej może być do takich zdjęć wybierany i będziecie z niego zadowoleni. Widzicie teraz obraz z Canon R6 Mark II, a to znaczy, że przechodzimy do omówienia trybu wideo. Ja go tutaj umówię w taki dosyć krótki, zwięzły sposób, bo jest on bardzo rozbudowany i myślę, że zasługuje na osobny film, więc jeśli będziecie zainteresowani, to dajcie znać w komentarzach, wtedy zrobię dla Was typowo film o trybie wideo w Canonie R6 Mark II, a tutaj powiedzmy jako dodatek do samej recenzji bardzo krótko omówię ten tryb. Przede wszystkim główna moim zdaniem zmiana w stosunku do poprzednika, myślę, że za pomocą tego nowego procesora i tej nowej matrycy udało się osiągnąć to, że aparat się już nie przegrzewa. Producent obiecuje tu, że w żadnym trybie, czy 25, czy 50, czy 60 klatek na sekundę 4K, aparat nie będzie się przegrzewał i ja do tej pory z przegrzewaniem w Canonie R6 Mark II nie miałem żadnych problemów, a wcześniej w poprzednikach to się zdarzało, więc tutaj faktycznie jest to takie najważniejsze usprawnienie, bo myślę, że to była rzecz, która wpływała na to, że wiele osób bało się wybierać R6 czy R5 do filmowania, a tutaj ten problem nie powinien już występować. Druga istotna zmiana, tutaj materiał jest skalowany z 6K do 4K, więc jeśli filmujecie w 4K, to materiał jest po prostu dużo lepszej jakości, jest bardziej szczegółowy, wygląda po prostu lepiej w każdym trybie, czy 25, czy 50 klatek na sekundę. Jeśli chodzi o filmowanie właśnie w tym 4K, no to mamy od 24 do 60 klatek na sekundę. Jeśli chodzi o Full HD, mamy od 24 do 180 klatek na sekundę. Oczywiście w tych szybszych trybach nie jest nagrywany dźwięk, ale to jest normalne i materiał jest już powiedzmy zmontowany na karcie pamięci, a nie mamy surowego pliku w 180 klatkach. Mamy możliwość nagrywania 10 bitów 4.2.2, mamy możliwość nagrywania w Canon Logu oczywiście, mamy też możliwość wypuszczenia materiału 6K ProRes na zewnętrzny rekorder, więc to też jest bardzo duża zaleta dla takich osób, które już są mega zaawansowane w filmowaniu. Z ciekawych nowości pojawił się tutaj tryb False Colors, czyli taki tryb do monitorowania ekspozycji znany przez bardziej profesjonalnych filmowców. To do tej pory było na przykład w bezlusterkowcach Panasonica. Inni producenci niechętnie dawali te takie bardziej zaawansowane wykresy czy tryby monitorowania do swoich aparatów, a tutaj w Canonie się to pojawiło, więc też jak najbardziej myślę, że jest to plus. Oczywiście jest do tego stabilizacja obrazu, która jest bardzo wydajna, jest do tego świetny ciągły autofokus z wykrywaniem twarzy. To wykrywanie twarzy czy wykrywanie obiektów takich jak zwierzęta czy samochody również działa w trybie wideo, to jest istotne, więc całość robi taki pakiet no, świetnej kamery po prostu, którą możemy zabrać i w zasadzie samym aparatem bez gimbala nagrywać świetne filmy, bo mamy tą stabilizację, bo mamy dobry ciągły autofokus, więc dla osób, które również szukają typowo kamery, R6 Mark II myślę, że jest ciekawą propozycją. Przechodzimy dalej. Przechodzimy sobie teraz do podsumowania. Ja nie chciałem, żeby ten film był jakoś bardzo długi, dlatego skupiłem się tutaj na tych głównych, najważniejszych funkcjach, które zmieniły się w stosunku do poprzednika. Natomiast mamy ten aparat w NotOpstryku w wypożyczalni, więc jeśli sami chcecie go przetestować, no to zapraszamy do wypożyczeń. Ale też jeśli chcecie, żebym zrobił jakieś bardziej szczegółowe filmy o autofokusie, czy właśnie trybie wideo, czy nie wiem, zdjęciach seryjnych, no to dajcie nam znać w komentarzu. Jeśli będzie z Waszej strony taka chęć, no to zrobię bardziej szczegółowe materiały o Canonie R6 Mark II, no bo mam do niego w zasadzie stały dostęp. Jeśli chodzi o cenę, no to tutaj mamy około 13 tysięcy złotych za korpus. Uważam, że jest to rozsądna cena jak na jego możliwości, a poprzednika można kupić jeszcze gdzieś za 11-12 tysięcy, więc cena nie jest dużo wyższa, więc to jest też zaleta tego aparatu, że został on rozsądnie wyceniony i w tej chwili, gdybym ja miał kupować i zastanawiał się między R6 a R6 dwójką, no to zdecydowanie kupiłbym wersję drugą, bo różnica w cenie nie jest duża, a jest to zauważalnie po prostu lepszy aparat. Więc tak podsumowując, nie ma tutaj jakichś może gigantycznych zmian, to nie jest rewolucja, ale jest to udana ewolucja tego aparatu. Najważniejsze rzeczy typu matryca, autofokus, zdjęcia seryjne zostały poprawione.
Niektóre rzeczy takie jak wizjer, ekran czy stabilizacja zostały takie same, ale one już wcześniej były bardzo dobre i nie szczególnie wymagały zmiany, więc moim zdaniem jest to bardzo udana premiera. Aparat zrobił na mnie świetne wrażenie. Jest to też bardzo uniwersalny korpus. Sprawdzi się w filmie bardzo dobrze, sprawdzi się w zdjęciach seryjnych, sportowych, dzikiej przyrody, w jakimś reportażu ślubnym. No, praktycznie pod każdym względem ten aparat można polecić. Jedyne, czego on nie zaspokaja, to jakieś potrzeby bardzo wysokiej rozdzielczości, no, ale od tego jest w systemie chociażby Canon R5. Więc dalej ten aparat uważam za mega, mega uniwersalny. Na dzisiaj to wszystko. Jeśli Wam się podobało, to zasubskrybujcie nasz kanał. Dajcie znać, co Wy sądzicie o nowym Canonie R6 Mark II w komentarzach. I widzimy się niedługo w kolejnych materiałach. Do zobaczenia. Cześć.